tej strony ja, czyli Eryk Czechu-Czechowski. Witam was w 8. odcinku z gry Gothic 1. Tak, tyle. Machłem chyba 8 w ogóle odcinków w ciągu jednego dnia, także no... Znaczy dwóch dni. Jednego teraz może nie. Ale w ciągu dwóch dni, także chciałbym powiedzieć, że to jest... To jest, nie wiem, czy kiedykolwiek mi się zdarzyło walnąć w ogóle jednego dnia 4 odcinki, a w ciągu dwóch dni, że tak 2 dni po cztery odcinki, to raczej wątpię. Także tempo jest trzymane, my powoli sobie przechodzimy tutaj goticzka i powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że no machniemy to w tydzień albo coś, znaczy ja machnę to w tydzień. Odcinki, o co to, tutaj zbugowane, report, o tutaj też zbugowane. Jakby ta gra w ogóle nie miała bugów i ten bug był jakimś kurwa niesamowitym znaleziskiem. No. Nie wyglądasz mi na kogoś, kto chciałby nosić niewolnicze jarzmo nakładane ludziom przez magnatów. Myślę, miałem zmienić kamerkę, bo jestem rozświetlony. Kimś, kto szuka prawdziwej. A dobra, wyglądam jak kurwa jak anioł. Ogień trawi twoje ciało podczas snu? Widzę, że powątpiewasz w rzeczy opowiadane ci przez sługusów magnatów. Przyszłem tu wiesz, ze zbawieniem tego odcinka, by umilić wam kolejny dzień w tym smutnym i szarym życiu. Kłamstwa czynią słabych ludzi ślepcami, ale twój duch jest silniejszy niż ich kłamstwa. Czy nie odczuwasz pragnienia wolności każdego dnia? Nie czujesz, jak z każdą godziną pragnienie to staje się silniejsze? Pozwól, czy wiesz, co robisz, próbując zagłuszyć w sobie ten głos? Wyrzekasz się swojej duszy, wyrzekasz się samego siebie. Nie pozwól, by strach tobą kierował. Uwolnij się. Przejrzyj na oczy. Śniący zbudzi się pewnego dnia, wyzwoli swoich poddanych i strąci niewiernych w najczarniejsze czeluści piekieł. Znikną z tego świata jak nieczystości spłukane przez deszcz. Będą błagać o litość, ale wtedy będzie już dla nich za późno. Wtedy zapłacą cenę. Zapłacą ją własną krwią i własnym życiem. O, da? Hej, odezwałeś się do mnie. Czy to znaczy, że mogę już z tobą rozmawiać? Widzę, że zaznajomiłeś się już z naszymi zasadami. To dobrze. Wyczuwam w tobie wielką siłę ducha. Wkrótce będziesz gotów, by do nas dołączyć. Przemówiłem do ciebie, bo chcę dać ci szansę udowodnienia swojej lojalności. W jaki sposób mogę udowodnić swoją lojalność? Przede wszystkim potrzebujemy nowych dusz, które zechcą przyłączyć się do naszej społeczności. Jeśli chcesz mnie przekonać o swojej przydatności dla naszego obozu, przyprowadź mi jeszcze jednego człowieka, który zechce zostać członkiem bractwa. To jest do zrobienia ze względu na to, że był ten koleś, tamten jeden ziomuś mówił, że ten drugi też miał przyjść, ale się nie zawahał, więc pewnie go możemy tu ściągnąć z tego starego obozu. Więc wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że niepotrzebnie na początek nawet pytam, bo rozejrzyj się wydaje... w starym obozie. Wielu tak, z tamtejszych tak, ludzi tak, ma już dość terroru i kłamstw. Potrzebują tylko odrobiny. Ale my i tak, znaczy... W nowym obozie raczej wiele nie zwojujesz. Mieszkają tam sami barbarzyńcy. Znaczy, ogólnie to ja bym chciał dołączyć do starego obozu, tylko problem jest taki, że ja mam tam misje, które są bez sensu, że ja tam muszę jakieś kolesia z tego pokonać, jak on jest kurwa nieśmiertelny. O. Dlaczego tak desperacko szukacie nowych członków? Śniący przemówił do naszego mistrza, oznajmiając, że ma dla nas niezwykle ważną wiadomość. Ale nie zebrał jeszcze wszystkich sił. Dlatego potrzebuje naszej siły, by nawiązać ostateczny kontakt. Dlatego przygotowujemy się do wielkiego przyzwania. Im więcej ludzi weźmie w nim udział, tym większe będą szanse powodzenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, idź na świątynny dziedziniec, tylko nie przeszkadzaj naszemu mistrzowi w medytacji. Super. No nie, no nawet ci mistrzowie nie mają kurwa skrzynek. Mam nadzieję, że chociaż w nowym obozie, o ile go odnajdziemy, bo to powiem wam, to może być ciężkie ogólnie zadanie, zważywszy, że mówię, że ten gagatek,
uciekł mi, jak szukałem martwego Neka w jaskini, to se pobiegł, stwierdził chyba, że może ma na mnie wywalone. No i niestety, i teraz muszę sam szukać obozu. A w ogóle całą grę chciałem przejść tak, bo jasne, że mogę sobie sprawdzić w necie i w ogóle, a tak szczerze to chciałem tą grę tak przejść, tak wiecie. Korzystać z mechanik gry, nie? Bez cheatów, tak? Jak się zbuguje, to wczytać, tak? Jak się nie da pokonać, to się nie da. Wiecie, o co chodzi. I tyle. No, o. Cześć, jestem. Może będzie miał jakiś fajny pancerzyk. A taki to ja bym z chęcią przygarnął. Nie tam, gdzie trzeba. Odkąd strażnicy świątyni rozpoczęli przygotowania do walki, pracujemy dniem i nocą. Nie mam wiele czasu na pogawędki, więc nie zawracaj mi głowy, jeśli nie chcesz niczego kupić. A, wiesz, że chcę? Chciałbym. To świetnie. Ostrze nie, rozgrzane ostrze nie, samą stal możemy kupić, bo to jest opłacalne. Bełt nie, strzały też nie, pałkę jest uses, pałka, siekiera też jest beznadziejna, młot kowalski, kij, niewykończony miecz, to ja mam od groma tego. Dobra, to ja bym poprosił tak. Oj, nie, tych bełtów to ja nie chcę, nie mam kuszy nawet. Dobra, i teraz trzeba to wszystko posprzedawać, bo ja mam tyle uses rzeczy, jakieś pałki, jakieś kill-offy, kurwa, to się chyba jednak nie przyda. Myślałem, że te kill-offy potem sprzedamy, jakiś kozak, ale mam ich 40 milionów. Dobra. 26 za tyle kill-offów? Powariowali. Dobra. Żeby nie sprzedać tego, czego nie chcemy sprzedać. Dobra, może być. Przyjmij. Ile mam rudy? 2500. No spoko. Lewo. Lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Dobra, chyba pamiętam. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Kurwa. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie chciałbym być. Uważać na to, co mówisz przy obcych. Właśnie wyciągłem stąd jakieś 3000. Nie wiem, czy to widzieliście. Wyciągłem stąd 3 koła. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Pozdro. Pozdro 600, gościu. No spoko, no spoko. Dobra, tu jest w ogóle coś do roboty jeszcze, czy nie bardzo? Czy teraz jedyną rzeczą to mogę tylko robić te misje, żeby dołączyć do ich obozu? Bo niestety obawiam się, że jedyną rzeczą, którą... A, tu jest bariera, chłopie, skąd ja to miałem wiedzieć? Obawiam się, że jedyną rzeczą teraz... do zrobienia, to jest tylko tam użycie magii, jakieś tam uśpienie, czy coś tam było tego owego. Zobaczmy może jakie magie mamy. Kule, ognisty pocisk, uzdrowienie i światło. O, światło chyba jest koks, więc moglibyśmy to ogarnąć. I teraz tak, może informacje ogólne, to gdzieś będzie tutaj. Oprawianie nauczycie w starym obozie, nie kupię w starym obozie. Nie, niezliczone misje Shopa Ulberta, a to są zakończone już. Przyjęcie zadanie od Torusa, przyjęcie do obozu Bractwa. To będzie to, może to? Jeśli chcesz dołączyć do brata, musisz przekonać się, że niestety nie chcą to zrobić. Nowicjusz Lester uprzedził mnie, że mimo... Dobra, blablabla. Joru chce dostać moją... To już dostał. Aby zwrócić na siebie uwagę Balla Kadara, mam rzucić zaklęcie snu na jednego z jego uczniów. Bal
Kadar. To nie jest ten. Tylko problem jest taki, że ja nie mam zaklęcia snu i nie mam kurwa pojęcia skąd mam zdobyć zaklęcie snu. Chyba, że gdzieś schatek. Może tak być. Dobra, bo w ogóle została nam jeszcze góra, co nie? Do opędzowania. O, to jest ten Balkadar. Jakby... Dobra, a spróbujmy. Niby zaklęcie snu. Ale ogólnie było powiedziane, że jakiekolwiek zaklęcie, więc może machnijmy tutaj zaklęcie światła. Pod czwórką to podobno mamy, tak? Cyk. O, chłop w szoku. Bra, cyk. Schowaj, bo... Jak tam? Ha, czyli jednak wiesz, co dla ciebie cześć. Dobre. Jestem tu nowy. Nie. Dobra, no to zaklęcie niestety jest do dupy. Idziemy na górę, a jak nie, to próbujemy dostać się do nowego obozu. Tylko jest taki problem, bo ja teraz będę musiał cofnąć, ale jest 11 minut odcinka i tak głupio by było wrzucić 11-minutowy w ogóle odcinek. Więc obawiam się niestety, że... O, ale tu może będą jeszcze kurcze atrakcje. Możesz mnie czegoś nauczyć? Zręczności. Chcesz zostać silnym nie, wojownikiem. Chcę zręczności. Mistrza, absolutnie. W ogóle nie chcę. To chwalebne, ale ja nie mogę. No i to nawet lepiej, bo i tak mnie to... tylko członkom Wielkiego Kręgu Straży Świątyni. Dobra, tam chłopy co machają, kurwa, co oni... W teatrze występują, czy co mają co robić? Co mam zrobić, żeby zostać świątynnym strażnikiem? Najpierw musisz odsłużyć swoje jako nowicjusz, dopóki nie przekonamy się, że jesteś oddanym sługą śniącego. Dopiero wtedy możesz do mnie wrócić, a ja udzielę ci lekcji. Ech, dobra, już i tak znamy w sumie sporą ilość osób, które by nas... Rozmawiałeś z Kor'angarem? I co powiedział? Kazał mi zgłosić się do niego, gdy już zostanę świątynnym strażnikiem. Najwyraźniej ma o tobie wysokie mniemanie. Inaczej nie odezwałby się do ciebie. To wielki zaszczyt zostać przez niego choćby zauważonym. Do mnie odezwał się po raz ostatni całe 2 miesiące temu. Chłopca liczy na karce. Kurwa, już myślałem, że tego. Oj, nie chcę, żeby woda przeszkadzała w widoku na mnie. Whatever. Hej, ty! Masz szczęście. No bez jednej skrzynki? No jednej nawet? No przecież wy moje uczucia siekacie. Wy tym mieczem to moje uczucia, tak husz, moje serduszko, no. Ani jednej skrzynki do opędzowania, no co wy gadacie w ogóle? Zwariować można. Ja mnie już nosi, ja już tutaj chcę wyciągnąć już miecz. Już nie wiem, ja w szoku jestem. No jedną, dajcie rzecz jedną skrzynkę chociaż. Albo jakąś interesującą postać do pogadania. Nowicjusz. Pogadajmy lepiej. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Nie, to nie była skrzynka. Ech, no nie, tutaj raczej nie. Powiem wam, trudno się nie pogubić, trzeba mieć naprawdę niezłą orientację, żeby skumać te wszystkie drogi dolne, górne, jak tu wyjść, w którą tą. Ale jest tak, jest, opowiem wam historię, którą chyba zdarzyło mi się już opowiadać wielokrotnie, aczkolwiek no, zdaję sobie sprawę, że nie każdy przecież ogląda każdy odcinek i nie każdy mógł słyszeć tą historię i mogło się tak zdarzyć, że w sumie jest tak oczywiste, wydaje mi się, że jest tak oczywiste, że opowiadałem, że nie opowiadałem, bo mianowicie mam genialną orientację w terenie, mianowicie... Jeżeli gdzieś jestem jeden raz, to i jakby jechałem tam jeden raz, na przykład 10 lat temu, jak miałem, nie wiem, 9 lat, nie? Jechałem gdzieś, to jestem teraz w stanie pojechać tam z powrotem i odnaleźć drogę. Chyba nie będziesz miał nic przeciwko. Będę kontynuował potem. Okazuj mojemu mistrzowi należyty szacunek, albo nie pożyjesz długo. Koks.
I w wieku na przykład, jak miałem 6 lat, to zgubiliśmy się w takim lesie. Znaczy moja mama się zgubiła w lesie z moją kuzynką i zaczęły panikować, że nie wiedzą co się stało, że oni nie wiedzą skąd przyszły, zakręciły się 2 razy. A ja tam mówię, że mamo, że tutaj, że tego, ale mam déjà vu teraz, ale mam déjà vu. Ale mam wrażenie, że właśnie, że kiedyś jakby, że jakby nagrywałem odcinek Gothica, to o tym opowiadałem. No ale nic. O co to jest w ogóle? No i mówię, że mamo, że tam jest wyjście. Eryk, przestań. Tego się popakałem, więc się wkurwiłem. Ja 6 lat wstałem. On wstał, młody wstał. Poszedł do lasu, wyszedł z lasu i mówi, mamo, tu jest wyjście. No i wyszliśmy. No i tyle. Więc wiecie. Co jak co? Ale orientację w terenie mam dobrą. Co sprzyja na przykład właśnie grom RPG na pewno. Jak mogę zdobyć? O, receptura, teraz mi się pamiętam, do nie starego możesz. Obozu. Wszystkie receptury przechowywane są w zamkniętej skrzyni. Jościu, tyś widział te ręce? Cześć, jestem tu nowy. Ja jestem Kane, uczeń Korkaloma. Zapewne już o nim słyszałeś, co? Powiedzmy, że nie. Nie. Nie? Chyba jesteś tu od niedawna, co? Tak. Korkalom to najważniejszy człowiek w bractwie po Iberionie. To on decyduje, kto zostanie przyjęty w szeregi nowicjuszy. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wywarami. Głównie z ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie sprzedałem, potrzebuje sprzedałem. Wydzieliny. Wiedziałem, że będzie potrzebna. Wiedziałem. Gdzie mogę zdobyć? Wiedziałem, kurwa, sprzedałem. Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale trzeba umieć. Umiem. Jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników trudniących się polowaniem na nie. Na przykład z gornadrakiem. On znaczy, może nawet lepiej, jakbym pomijał, ale z drugiej strony to jest... Ja bym pewnie czytał sobie i klikał i przeklikiwał, ale zważywszy, że to jest gameplay, to pewnie niektóre, pewnie wszyscy tak robią chyba w Gothicu, mam wrażenie, że... Jest nie kurwa nie słucham do końca guru. Tych dialogów, każdy ale każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. No i koks, dobra. Szkoda, mówiłem, że ta wydzielina to pewnie będzie... Prawo, prawo, lewo, prawo. To kurwa nie jest trudne. Prawo, prawo, lewo, prawo. Prawo, prawo, lewo, prawo. A chłop co robi, kurwa, ze siejowości? Ty może zapiję. Nie chcę tu zapisać. Zapiszemy na kawę piję. Bo mam wrażenie, że on może panikować, że mu opierdalam skrzynkę, wiesz? O kurwa. Czyli lewo. Lewo. Nie? O, tu jest potrzebny klucz, którego nie mamy. Siema. Czego chcesz? Od razu wiedziałem, że będę... Przyniosłem ci wnętrzności pełzacza. O, mam jednak. Wspaniale. W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Myślałem, że nie ma. Jeśli myślisz, że... Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą. Możemy pogadać, ale już mamy. Moje receptury nie są na sprzedaż. Lepiej się w nic nie pakować. No spoko. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy. I to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz ale czasu. Ale mam mocny mierz jakiś. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie. Ale ten miecz to musi być warty fortuny. Patrzcie to. On sobie nic nawet nie robi z tego, tak? Aha. Ale ochrona jest trochę spóźniony.
Dobra. Czyli wychodzi na to, że nic nam więcej tutaj chyba nie zostało, co nie? Receptura bractwa, no to mamy, tak? Nowi wyznawcy dla bractwa, to możemy zrobić. Przyjęcie do obozu bractwa, zapytam na sterwę, w jaki sposób zjedzę sobie, muszę tylko zrobić, gdy guru nie będzie w pobliżu. Aha, czyli jeszcze Lestera możemy zapytać. Zadanie od Torusa. Aha, tego Mordraga. Przyjęcie do starego obozu. No dobra. Czyli tak, czyli jeszcze możemy zapytać Lestera. Potem właściwie to nam nic już tutaj nie zostaje do zrobienia, bo nie mamy... Nie mamy tutaj... tego magicznego gówna, żeby... Żeby uśpić tego ziomka, co nie? Ale muszę iść do toalety. To nie będzie długi odcinek, słuchajcie. Nie dam rady. Chyba, że zniknę na minutę. Można tak zrobić. Chociaż, nie wiem, wychodzenie w odcinku jest kurwa idiotyczne, ale dobra. Dobra, zrobimy tak. Ja jestem za 30 sekund. Jestem. Nie, znaczy, powiem wam tak. Wydaje mi się, że jestem jedynym ziomkiem w całej historii YouTube'a, który po prostu sobie wychodzi do toalety w trakcie odcinka, co nie? Ale dobra, no. Żeby wiecie, lepiej wyjść teraz i odcinek będzie, prawda, dłuższy, będzie trwał 50 minut, tak? Dobra, bo ja się tak w sumie zająłem, kurwa, robieniem tego, to co mogę zrobić później, co nie? Dobra, to sobie porobię później w sumie, bo tak klikam, kurwa. Walić to, też jeszcze będzie okazja. Dobra, idziemy do Lestera. Lester był na samym starcie, a sam start jest, no, mniej więcej tutaj, gdzie idę teraz. Najbardziej mnie martwi, że ja tu myślałem, że opędzuję sobie skrzynki, jakie będą. A chłopy tutaj, wiecie... Życie mnichów odwalałem, brak skrzynek, nic z tego nie można zrobić. Lipa. Ale z drugiej strony 2500 rudy, ja chcę jeszcze skrzynki opierdzielać. To już wysoki poziom, kurwa, jest wysoko. Jest wysoko. Dobra, Lester był chyba po prostu na starcie, mi się wydaje. Mam go zapytać, jak nie będzie guru, tak? A on se... Aha, on se gada właśnie z guru. Dobra. Niech śniąc... Tylko, dobra, to może pójdźmy spać do nocy i może w nocy będzie Lester, a nie będzie guru. Może tak być. Ale straszna czacha kosmitów. Oj, obawiam się, że niestety... Trzymaj się z dala od naszych chat. Dobra. Joru chce zostać moim... Ale to już dostał, nie? Zapytam Lestera, w jaki sposób zjednać sobie sympatię Balambio. Muszę tylko zrobić, gdy guru nie będzie w pobliżu. Korkalom pozwoli mi zostać nowicjuszem bractwa, jeśli uda mi się przekonać do siebie 4 ballów. Tylko... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. O. Od co? Przemówił. Może... Tylko... Kurwa, Lester. Panowie. Hej, ty! W ogóle w Gothico zawsze śpi się do rana, że tak rzadko widzi się właściwie noc w tej grze.
że zanim ta noc nastanie, to naprawdę trzeba grać i w ogóle nie spać w tej grze. Trzymaj się. Można go jakoś odciągnąć? W ogóle raz jakieś... On się skurcza, ty zauważyliście? Skurczył się przed chwilą z każdym słowem. Zejdź mi z... Maleje w oczach, wiesz, autorytetem. Nie no, o! O, o! Guru, idź. Czy nie? Nie, chyba tak to nie działa niestety. Opowiedz mi, a co chcesz wiedzieć? To już chyba pytaliśmy, co? Opowiedz mi o... Najwyższą kastę stanowią guru. Ich ciało i duch Niektórzy nowicjusze dostąpili... Dobra, to raczej nudy, no. Niech... Dobra, no to co? Musimy się cofać, słuchajcie. Nie wiem w sumie, czy co robimy. Bo muszę się teraz cofnąć do obozu starego. Albo iść do nowego, a z drugiej strony nie mam kurwa pojęcia, gdzie jest nowy obóz. Gdzie jest nowy obóz? God fucking damn it. Where is the nowy obóz? Nie wiem, na tej mapie to wam powiem. Ta mapa wygląda jak z 68 z gierki jakiejś. Nic tu kurwa nie wiadomo, co się dzieje. No, wydaje mi się, że po prostu nie mam odpowiedniej mapy. Dobra, cofamy się. No niestety nie spauzuję wam tego, więc jedyne co, to nie wiem co. To mogę... O, ale dobrze nam idzie, zobaczcie. O, w takim tempie to będzie szybciutko. W takim tempie to 30 minut... 30 minut. O. A nie, to już pytaliśmy. Te gagatki wracają chyba z kopalni. No, w takim tempie jak będę szedł, to myślę, że... Dwie minuty jesteśmy, więc to akurat na chillku. Wydaje mi się, że szybciej idziemy, jak to klikam, tylko dobrze trzeba klikać. Trzeba w tempo. Trzeba bany hopy tym robić. A pytanie, czy my w ogóle dobrze idziemy. Wydaje się, że tak. Widzicie, drzewa tak czasem przeskakują, ale to chyba bug jest. Tak, to jest znaczy bug. O. Znaczy, no, panowie wilki, jak mam być szczery, to ja tu kurwa nie zamierzam z wami walczyć, także proszę wypierdalać. Kurwa, no nie! No co?! No nie! Nie, no tyle od nowa. Powinieneś wierzyć we wszystko. Poważnie? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To samo. Ty, co to są za bronie? Lokuje mi dwa siła, ty, ale ile daje tego wszystkiego? No nie, no przepraszam was bardzo. To mój błąd, no. Czas został zmarnowany. Nie powinieneś wierzyć. A myślałem, że szybko przejdziemy. Albo wcześniej szliśmy jakąś inną drogą, chyba w ogóle nie szliśmy przez ten las, mi się wydaje, nie? Czy coś takiego. Myślałem, że to się skończy. Chłopcy, tam się sapi, że mu na łóżku się położyłem, no. Hej, ty! Trzymaj! You are breathtaking. You are breathtaking. Dobra, może wrócimy tą samą ścieżką, którą poszliśmy wcześniej. Tym razem może tego nie sknocę i będę szybciej zapisywał. Ty, nie spodziewałem się, że w lesie jest tak niebezpiecznie. Nie wiem, czy też wam przyszło na myśl, co by się stało, jakbyśmy wszedli do tej wody i spadli z wodospadu. Mi na przykład przeszło. Muszę to przetestować, ale może nie teraz. Może nie teraz. O, nie, no. O, dobra, jest git. Sejwik. A co śmierdzi? Ty. Dajcie chwilę. Wiecie, bo taką spalenizną trochę waliło przez chwilę i tak się zacząłem zastanawiać, że wiecie. Prawda? Lepiej... A nie, to chyba mikrofon w ogóle. No, ale lepiej sprawdzić, niżeli nie sprawdzić, tak? Proste, że tak. Magia, nie pisma, tak ten.
Aha, bo my idziemy... A, okej, okej, my okrążyliśmy wcześniej ten las i teraz robimy to samo. A ten most gdzie prowadzi? Ten most prowadzi do jakiegoś dziwnego miejsca. Wiecie, przejdziemy się tam, bo tam może być, jak już jesteśmy, to nie jest jakieś turbo daleko. A chybił trafił, okaże się, że tam jest jakiś ten stary, znaczy nowy obóz. Nie wiem, gdzie jest ten nowy obóz. Może być w kopalni, nie mam pojęcia. Nie opisywali to chyba jakoś. Znaczy pewnie opisywali, ale... No jakbym, powiem wam... Słuchał, to może bym wiedział. No. Okej, powiem wam szczerze, że to miejsce wygląda złowrogo, ale ostatnio szliśmy do kopalni i też wyglądało jakby... Za 15 sekund miało nas coś zabić, więc... O nie, to żartowałem. Teraz to naprawdę wygląda, jakby coś nas miało kurwa zabić. Bez kapy. No, powiem wam, to nie wygląda na miłe miejsce. Kołowrót się zaciął. I co ja mam teraz zrobić? Nie, wydaje mi się, że to zdecydowanie, że jakbym to otworzył, to tam jest kurwa, tam jest źle. Tam są orkowie albo coś takiego i jakby to, no okej. Ale fajnie wiedzieć, że istnieje takie miejsce. Wygląda dość niepokojąco, bym powiedział. A to sobie w ogóle możemy wczytać, bo będzie bliżej. Nie wiem, zaoszczędzimy zawsze te 30 sekund. Może kurwa, może głośniejsze auto se kup, frajerze. Nienawidzę głośnych aut. A motorów, na chuj, jak masz taki motor, napisz mi w komentarzu, na cholerę jasną ty kupujesz taki motor, gościu. Nie rozumiem, jak tu mam otwarte okno, nie no, bezi. Jak tu mam, słuchajcie, otwarte okno latem i przejeżdżają te wszystkie takie... Jeszcze, ja rozumiem motor, nie? Ja rozumiem motor, ja rozumiem ścigacz, ja rozumiem chopper, ja rozumiem, czy jak to się... Tak? Chopper to się nazywa chyba tak. Ja rozumiem skuter. Ja naprawdę wszystko rozumiem. Ale jeżeli kupujesz motor, który jedyne co robi, to tak głośny dźwięk, że... Jest w stanie, nie wiem, obudzić cię, jesteś w stanie się przestraszyć, przerazić, jak on przyjeżdża, to ja nie wiem, kurwa, po co to kupujesz. Pisz se w normalnie drzemkę, se walisz i cicho biedzie. Jeszcze latem, jak masz otwarte okno, to jak na przykład drzemałem tutaj, no teraz nie będę już miał za tydzień tego problemu, co nie? Ale powiem wam, mieszkanie tutaj to jest, kurwa, ciężkie było. Albo szczególnie latem, nie? Wszystkie te kurwa menele, co o 5 rano tu wracały z imprezy, to jest kurwa tragedia, szczególnie właśnie latem. Mam tu tylko... Latem tu, no nie dało się. Mam już dosyć tej paplaniny. A nie mogę z nim już pogadać? Nie chce z nami gadać. No. Dobra, bo po co my tu w ogóle przyszliśmy, bo to tak idziemy przez 5 minut. Kto to nowi wyzna? O, receptura. Dexter z targowiska. Dexter. Dobra, gdzie był Dexter? Wydaje mi się, że Dexter był gdzieś tu. Fisk? Kopacz? Dexter, przed chwilą go spotkaliśmy. Wyjdź z zewnątrz. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży. Dobra, że pomijam. Dokładnie. Dobra, ale... Musisz uważać na to, co pokaż. Mam tu... Ale ja mam twoją recepturę, ty Dexter. Nie wkurwaj. Wykradłem twoją recepturę. Nie chcesz, czy nie chcesz? Nie wierzyć we wszystko. Mam... Co, mam ją sprzedać, czy jak? Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Artefakty, magia, pancerz, broń... Nie no, Dexter, kurwa, mnie nie zdenerwuj, pancerz. Dexter!
To nie mój problem. No nie mów mi, że... O Jezus, ile ja mam tych rzeczy, ostrze, stoporze, jesteśmy kurwa bogaci. To nie mój problem. No czemu mi się ta misja nie zadzienie tego się... Dexter. Cień z targowiska kazał mi... Dexter poradził mi, żebym udawał sympatyka sekty Śniącego, bo sekty leży na wschód od starego obozu. Kornkalom nie chce dawać mi swojej receptury, ale wyglądałem wielki, a on sam wyglądał na bardzo zajętego. No to zawinąłem mu tą recepturę, no to co? Dlaczego zawsze tak się dzieje? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Nie rozumiem, nie wiem. Wątpię, żeby to się... Nie wiem, no szkoda. Niestety ta gra jest stara i pewnie pobugowana, tak jak teraz. I pewnie trzeba było coś zrobić w pewnej kolejności, którą spieprzyłem, bo inaczej się nie zaliczę niestety. Dobra. Nowi wyznawcy. Dusty Copper ze starego obozu, masz dość pracy w kopalni. Zastanawia się nad przejściem do Bractwa. Copper, Malvin dołączył do Bractwa, jego kumpel Dusty wysłał mnie do starego obozu, gdzie mam zwerbować pewnego członka dla Bractwa. To chyba nie za okazja, żeby zjednać sobie jego sympatię. Właśnie o tym mówiłem. Właśnie wiedziałem, że był ten jeden koleś. A Dusty też nie był gdzieś tutaj? Da, możliwe, że gdzieś tu nie Dusty był. Powiem wam, do imion to ja mam mówię, drogę 9 lat temu mogę ci sobie przypomnieć i z pamięci, jak raz przyjeżdżałem, co nie? Ale powiem wam, jeżeli chodzi o imiona, to jak was swoje imię zapomnę, nie? Naprawdę. Imiona to jest najgorzej, jak ktoś mi się przedstawia, to ja w ogóle nie pamiętam. Ktoś mi mówi, jak ma na imię, mija 30 sekund, a już kurwa nie wiem. Ja w szoku jestem. Niestety. Ej, a w sumie to zapiszemy. Kto wie? Możemy w ogóle tutaj pogadać, coś tego? Wyzywam cię na pojedynek? Ty? Tak dobrze ci radzę, chłop. Boisz nie stać. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych... To twoja ostatnia szansa. To może tak. Cóż... Powiedzmy sobie... Co? Ty... A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Coś, że tak pomijam, ale jestem... Mógłby starym... Dobra. I jestem ciekaw po prostu, jak to teraz będzie wyglądać. Dobra. Bój. Co, double walka jest? Nigdy więcej tego nie próbuj! Ale to jest kurwa głupie. Chcesz mnie za... Dobra. No może się odbugowało. Zawsze to sami się mieszać. No Kirgo, nie wiem, Kirgo jest nieśmiertelny, to jest bez sensu, kurwa. Jak ja mam, powiedz mi, powiedz mi, Skati, ośle, powiedz mi, co ja mam zrobić? Jak mam dołączyć do tego obozu, skoro nie mogę, bo... Najbliższa. Nie wiem, to jest strasznie dziwne. Pobugowane to właściwie ja nie mam więcej misji do zrobienia, tylko tego kolesia muszę znaleźć. No robimy co możemy, nie? Może się odbuguje, albo może coś, nie wiem. Dusty. Niektórzy nigdy się nie nauczy. Lepiej o czymś. Kiedyś takie sprawy załatwiamy. Od razu był czas. Guy. Załatwiano inaczej. Kopacz, Huno. To się już nie powtórzy. Gdzie był Dusty? Kopacz. Nie mogę sobie przypomnieć. Może gdzieś na samym starcie w ogóle był Dusty. Szkoda, że zjebałem ten nowy obóz. Szkoda, że... No w ogóle dużo szkoda, to jest wszystko kurwa zbugowane. Może ja coś źle robię po prostu. W tej historii musi być... Że na pewno źle robię, pewnie jakieś kolejności, coś takiego i tego owego.
No ale dobra. Przyjmuję na klatę jak jest. Od razu przepuść, że będą kłopoty. Myślałem, że to się skończy. I trudno. Dobra, od Snafa możemy sobie wziąć potrawkę z chrząszcza. No, Snafik. Dawaj. Thanks. Wrzód, możemy pogadać z Żodem, czy nie? Ciekawe, czy nam coś powie. No, zapomnijmy o całej sprawie, dobra? Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak? Mądra decyzja. Torus, Diego... No, Diego już wszystko mamy zrobione, nie? O, możesz mnie czekać? Tak, pewnie, że może. Zręczność, tak, ja chcę zręczność. Bierzemy zręczność. Trzymaj się. Czekajcie. Punkty umiejętności 15, ile mam zręczności? 10, a do mojego łuku potrzeba zręczności 18, czyli o 38 obrażeń. Dobra, to jedno, 5 zręczności, 5 zręczności. I mamy nasz łuk. Mamy nasz łuk. Trzymaj się. Patrzcie to. Pyk. Co zamierzasz zrobić z tą bronią? Nic, zamierzam ją nosić, pochrząb. To w ogóle pierwszy łuk, jaki znalazłem, jakiś taki kozacki. A, dobra, z tym się biliśmy, pamiętam. Gdzie jest Dusty? Halo. Gdzie był Dusty? Za cholerę nie mogę sobie niestety przypomnieć, gdzie był Dusty. No nie mogę. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Tu? Nie mój problem. Może to ten. No nie. Może tu? Nie. Nie. Dobra, moi drodzy, to co? No powiem wam tak. Chyba kończymy, odcinek. Resztę ja sobie porodzę, będzie rodzony normalnie. Hej, czy po... Do zobaczenia. O, czekajcie, jeszcze to, możemy się kupić mapę. Jasne. Niestety brakuje sporego, no to taką mapę to ja mam. Szkic, co to jest szkic? Szkic czego? Plan starego obozu? Aha, czyli tego obozu. Nie no, to nie jest nam potrzebne raczej. Czekajcie, zapiszę i zobaczymy, czy na ile nam to coś da. A mi już gardło boli, to już ostatnie siły na dzisiaj. Więc bierzmy Graham. Chciałbym kupić chciałbym kupić mapę. O, młotek, ciekawe do czego nam młotek jest potrzebny. Kupmy szkic i kupmy plan starego obozu. Za oczywiście, nie wiem, jakieś kurwa grzybki. Jest koks. Zobaczymy. Pisma. Szkic to jest, co to jest? Okej. plan starego obozu. Jak mamy szczery do dupy, to jest wszystko, więc raczej wczytujmy. Szkic możemy kupić, tak? Można kupić szkic od Grahama. Chodź tu, Graham. Szkic kupimy. I kończymy ten odcinek, więc z tego miejsca chciałbym wam podziękować za obejrzenie tego odcinka. Przypomnieć o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcjach i wpadnięciu na socjalki. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Miłego dnia, miłej nocy. Nie no, nie będę tego... O nie! Tak. Nie, nie chcę tego otwierać, bo boję się, wiecie. O, YouTube jest czasem dziwny, tak? Niby można, niby tego, ale wiecie jak jest. Niby można, niby mam odcinek z Wiedźmina 2. Co nie, gdzie tam Triss sobie lata tego owego. Miniaturka jest taka, takie mocno... wiecie. Ale jak się gadało o koronawirusie, to przecież YouTube momentalnie ściągał zarobki i tam dawał 18, więc no, YouTube'owi czasem odwala. Jeszcze raz trzymajcie się ciepło, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, do zobaczenia, siemano normalnie, heja.